Szczęść Boże, coś wam powiem. Ucieczka Jezusa z rodzicami do Egiptu to opowieść o ogromnym zaufaniu, jakim Maryja obdarzyła Józefa i o autorytecie, jaki ten miał w domu. Widzimy w Józefie niesamowitego człowieka, mężczyznę, którego nie oceniamy po słowach, ale po czynach. Święta Rodzina, a w szczególności Święty Józef, jest ukazana w tej Ewangelii jako przykład radosnego przyjęcia woli Bożej i wysiłku, aby ją zrozumieć i z nią współpracować. Jednak to przyjęcie woli Bożej nie dokonuje się w spokoju. I w ich życiu od początku wszystko dokonuje się nagle. Dla dzisiejszej jej rodziny to mogłoby być zbyt trudne do przyjęcia. Takie życie w ciągłej niepewności. Dzisiejsze święto Świętej Rodziny i tekst z Ewangelii Mateusza pokazują nam wielkie opanowanie w chwili wielkiego napięcia. Dziecko miało około 2 miesięcy, bo przecież było po ofiarowaniu w świątyni, które przypada na 40 dzień od urodzenia. Dopiero wtedy zaczęły się kłopoty, bo Herod poczuł wielki strach przed nowym królem. Józef nie waha się po słowach anioła zrobić natychmiast tego, co usłyszał. Wziął dziecię i Maryję i udali się do Egiptu. Zapewne taki pomysł w domu skończyłby się pretensją, że mąż coś wymyśla. Lepiej, żeby poczekał do rana, aby to omówić na spokojnie. Tu widzimy odpowiedzialność męża i ojca za rodzinę. Jak tłumaczył święty José María Escrivá, Jezus, wzrastając i żyjąc jak jeden z nas, objawia nam, że ludzka egzystencja, codzienne, zwykłe ludzkie zajęcia mają boski sens. To pokazuje nam, że jeśli nie ma w naszym domu obecności Boga, wszystko staje się chaosem. Wszystko oparte jest na strachu i błędnych decyzjach. Obecność Boga w życiu rodziny daje poczucie pewności. Boży zamysł realizuje się niezależnie od pomysłów ludzi wielkich i małych. Przepływa jak woda przez sito ludzkich planów. Nic go nie powstrzyma. Zauważmy, że Jezus w swoim życiorysie ma ucieczkę przed niebezpieczeństwem, tułaczkę, zmiany miejsc zamieszkania. Doświadczał wokół siebie życia wielu ludzi. A wszystkie te doświadczenia mogą owocować. Przecież mądrość życia, wytrwałość i inne przymioty nie biorą się z łatwego życia. Ucieczka do Egiptu jest również symbolem. Egipt był miejscem zniewolenia Żydów. Mojżesz wybawił Izraelitów, ale zajęło im to 40 lat. Bo zbyt długie trwanie w jakimś zniewoleniu zapuszcza wielkie korzenie. Jezus przychodzi na świat, by wyzwolić nas z innej niewoli, z naszych ograniczeń, lęków, nieustannych pytań, po co to wszystko? Mamy opuścić strefy, które są naszym zniewoleniem, by iść do Nowego Jeruzalem. Mamy też dotrzeć do Nazaretu, by na nowo odkryć prawdę o rodzinie i życiu. Wzywa nas do tego święty Jan Paweł II. Szczególnie konieczne jest stanowcze potwierdzenie, że instytucje małżeństwo i rodzina w rzeczywistości stanowią wyraz woli Boga. Wobec tego stanu rzeczy konieczne jest służenie Ewangelii życia. Kościół nieustannie powinien głosić prawdę o małżeństwie i rodzinie. Jest to niezwykle palące zadanie, które wynika z misji ewangelizacyjnej. Syn Boży, przyjmując ludzką naturę, przyjął na siebie nie tylko potrzebę jedzenia i picia, potrzebę snu i wypoczynku, ale również potrzebę bycia kochanym przez swoich rodziców. Miłość w rodzinie jest w stanie przezwyciężyć wszystkie trudności, niezależnie od tego, jak bardzo mogą się one wydawać przytłaczające.